Nazywam się Aleksandra Fafius. Mam lat 60 z haczykiem, no co nie jest najmilszą wiadomością, zawsze najgorszym jest PESEL, czytanie PESEL-u. Jestem warszawianką 6. pokoleniu. Jestem dumna tego, że jestem warszawianką. No generalnie jestem matką, dziecią, wdową i rozwódką. I panną z dzieckiem, więc wachlarz kobiecych przeżyć mam dość spory. Moja babunia mówiła, że każdy ma przewidziany kubeł łez, jakiś tam słoik radości, słoik smutków i to akurat w moim wypadku się spełniło. Byłam piękna, młoda i powabna i w ogóle uważałam, że życie będzie po płatkach róż, no to w ogóle mało. Po czym się okazało, że mój mąż jest chory na nerki. Po pierwsze był cały czas chory. Po drugie miał trzeci chyba przeszczep nerek w Polsce, więc to też było jeszcze na zasadzie takich prób i błędów. I ale jakby cały czas był chory, ale był. I wydawało mi się, że to jest taka choroba w pełnej nieświadomości, że no to jak choroba, no choroba jak choroba. I jak zmarł, się okazało, ja w ogóle uważałam, że jestem najnieszczęśliwszą osobą na świecie, ponieważ nie byłam na to przygotowana. Musiałam podtrzymywać moją teściową, która była moją przyjaciółką. I raptem się okazało, że ja mam taki naprawdę, jakby kamień na głowę mi spadł. Mój tatuś, obserwując moje w ogóle zalewanie się łzami, że ja sama siebie tak, jaka ja jestem biedna i w ogóle najbiedniejsza na całym świecie. Tak, i to ja sobie powtarzam przez całe życie. Tata mówił, rączki zdrowe są, nóżki zdrowe są, dzieci zdrowe są i słońce świeci. To proszę przestać narzekać, tylko wziąć się do pracy. Oczywiście coraz częściej wśród osób starszych są sytuacje, kiedy tracą bliskie osoby. Są to osoby z rodziny, bądź też są to przyjaciele, których no właśnie, te osoby mają przez dziesiątki lat. I w takiej sytuacji bardzo trudno jest zmotywować się, czy zmobilizować się do działania. Z tego względu, że okres żałoby, czy okres straty bliskiej osoby jest też no, takim naturalnym czasem na to, że godzimy się z utratą kogoś bliskiego, czyli przeżywamy ból i przeżywamy cierpienie. Oczywiście to trwa przez tak kilka miesięcy. Jest to cały proces, któremu towarzyszy godzenie się ze stratą. Natomiast po tym czasie jak najbardziej powrót do aktywności, powrót do spotkań z innymi osobami jest tutaj pożądany. Absolutnie zaczęłam inaczej doszukiwać się w każdym dniu, nawet takim bardzo, bardzo ciężkim, i to mówię czasami innym paniom, że w takim dniu, który no dno kompletne, żeby doszukiwać się jakiegoś takiego promyczka gdzieś, że to ładny kwiatek, czy wróbelek, no coś, nawet taką głupotkę, ale żeby odwrócić myśli i żeby samemu siebie nie wtłaczać w ten dół. No to jest trochę niestety pocieszające, że bywają bardziej poszkodowani od nas, ale wtedy może to mobilizuje do pomocy tym innym, a zapominaniu swojego bólu. Poznałam trzech księży z polskich parafii na Białorusi. Moja pomoc polega na dzwonieniu do wszystkich znajomych, ponieważ już w moim wieku ja mam wszystko, co mogę dostać na imieniny. Ilość wazoników, bluzek jest absolutnie wystarczająca i proszę, żeby na przykład mi przynieśli, ja ustalam sobie księżmi, co potrzeba. Teraz na przykład zbieram kredki, ponieważ oni mają szkółki polskie przy parafiach i kredki, jakieś takie przybory szkolne.
Później plus minus koniec października znicze na te jakieś niewielkie cmentarze. Później słodycze. To jest właśnie taka pomoc absolutnie bezpośrednia. A poza tym to frajda jest, no. Frajda, że ktoś to doceni i powie dziękuję i właśnie nic więcej nie potrzeba. Szanowna Pani Aleksandro, nisko pochylam głowę i mówię słowa wdzięczności Wam. Szanowna Pani Aleksandro, za bardzo piękne zorganizowanie zbiórki wielkanocnych darów dla Polaków na Białorusi. Żywność, słodycze, ubrania, środki czystości. Wydaje mi się, że jak ktoś chce komuś pomóc, to najlepiej się zainteresować starszą sąsiadką obok, która ma 82 lata i nie ma kto jej przynieść kilograma cukru. Jakby od takich małych rzeczy zaczynać. A może własna babcia potrzebuje, tylko nie, jakby w tym natłoku zajęć młodych ludzi babcia już się nie przebija ze swoimi potrzebami. Więc może by zacząć od takich jakby najbliższych kręgów. Bycie aktywnym społecznie, czy zawodowo, czy rodzinnie wymaga od nas odpowiedniej kondycji fizycznej. W związku z tym wiemy, niedawno obchodziliśmy rok osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, 2012 rok, gdzie mówiono o aktywności społecznej, zawodowej, zdrowotnej i międzypokoleniowej. I tutaj, żeby można realizować swoje pasje, żeby móc chodzić na koncerty, żeby móc się realizować w jakichś innych, na przykład turystycznych, różnego rodzaju działaniach, no musimy mieć tą bazę, to minimum naszej aktywności i kondycji, czyli wracamy do tej aktywności prozdrowotnej, czyli do ruchu, czyli do tego, co daje nam możliwość właśnie realizowania się. I tutaj bardzo takim dobrym motywem wspólnego działania to jest właśnie ta współpraca międzypokoleniowa, czyli dziadkowie, wnuki. Jedna grupa bardzo motywuje drugą i odwrotnie. Starsi motywują dzieci, mają czas na to. To ich funkcją jest rozmiłowanie w różnych zapoznanie i rozmiłowanie w różnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego. Mieszkam na Brackiej 5. Ona była strasznie zniszczona. Ktoś ukradł piękne bramy, więc było otwarte, to były wysmarowane te nasze przejścia. A nas jest mało mieszkańców, 12, w tej chwili 15, wobec czego zebranie pieniędzy na jakiś remont większy, bardzo to w ogóle niemożliwe. Ale że szlak nie trafia, jak ktoś mówi, że coś jest niemożliwe, wobec czego, jak się tutaj wprowadziłam, wymyśliłam hasło sprzedajemy powietrze na dachu, ponieważ jedyne, co Bracka 5 moja miała, to był dobry adres. Remont był koszmarny, faktycznie. To tutaj akurat były jakieś ulewy i dziury do sąsiadów wszerz i wzdłuż. Mówiliśmy sobie dzień dobry. Mieliśmy kto kiedy z łazienki korzysta. Ale już jak żeśmy to przeżyli, i zobaczy, jest piękna kamienica w centrum miasta. Władze powinny być nam wdzięczne, że bez dotacji z dzielnicy mają odremontowaną kamienicę. I później nawet kilka wspólnot się do mnie zgłosiło właśnie, czy mogą na tym samym patencie właśnie odremontować własne kamienice. I to też taka sama satysfakcja, że 3 następne kamienice są w Śródmieściu wyremontowane, dlatego że państwo przyszli do mnie i jakby na tym samym patencie sprzedajemy powietrze na dachu, robią sobie w tej chwili remonty. To jest ostatnie miejsce w Śródmieściu z zaznaczonym grobem powstańczym. Tu był zaznaczony, napisany przez matkę Antka Rozpylacza, że tu był on pochowany. Z opowieści mojej mamy wiem, że on żył 8 dni, ale legenda o nim była w ogóle niesamowita, jak on tam kosił tych Niemców. I na przykład w tym roku doszłam z powstańcami do... Tak sobie pomyślałam, że jak tutaj było ileś osób pochowanych, to może zbierzemy te nazwiska. I żeśmy kilka tygodni zbierali nazwiska
osób, niestety nie cywili, bo cywilu żeśmy już nie znaleźli. I się okazało, że 44 osoby były pochowane. I stąd takie moje jakby szerzenie wiedzy, bo mam kontakty z Instytutem Głuchoniemych. Tutaj na placu organizujemy różne konkursy powstańcze. Oni tam malują, robią... No naprawdę, ta młodzież, mimo że niesłysząca, to z kolei ma inwencje w innych gatunkach sztuki. Ja uważam, że trzeba z młodszymi albo z dużo młodszymi ludźmi przebywać, ponieważ wtedy trzeba trochę tą mózgownicę ruszać, żeby w ogóle rozumieć, o czym na przykład Państwo rozmawiacie. Ale w Warszawie latem jest masa różnych, na przykład w ogrodach Frascati. Nie chodzi o koncerty, ale poetyckie wieczorki są. Są wernisaże obrazów. Czy się podoba, czy nie, ale można pójść zobaczyć. Zawsze mówię, że muszą być olbrzymie plakaty, bo jest naprawdę bardzo dużo imprez za darmo, o których nikt nie wie. Wiem to po moich sąsiadkach, które wyciągam tutaj. Moją receptą jest zmuszanie wnuków i wnuczek do pomocy, bo ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach wszyscy młodzi ludzie mają bardzo dużo zajęć przeróżnych, ale jednak babcie muszą być bardziej wymagające, oprócz lepienia pierogów. I uważam, że babcie powinny i dziadkowie żądać znalezienia sobie w internecie, co dla młodych ludzi jest kwestią kilku minut, i wydrukowanie właśnie na przykład wszystkich ofert na cały tydzień. Więc tu wszystkie babcie i dziadków mobilizuję do przestania pobłażania wnukom i wnuczkom. Spotkanie osób starszych z ludźmi młodymi odgrywa znaczącą rolę, z tego względu, że osoby młode są osobami energicznymi, mają dużo radości w sobie i osoby starsze czerpią z tych osób. Czerpią właśnie tę radość, energię, czerpią też takie zadowolenie z wykonywania pewnych czynności, pewnych zadań, czy też spędzania, różnych form spędzania po prostu czasu. Poza tym osoby starsze często właśnie lubią przebywać z osobami młodymi z tego względu, że dowiadują się różnych ciekawych rzeczy, czy też nowinek technicznych, które właśnie teraz tak są, rozwijają się. Także często powtarzają, że tego typu spotkania ubogacają ich intelektualnie. Muzyka jest, nie tylko w moim życiu, ale w ogóle w życiu bardzo ważna, ponieważ również potrafi zagłuszyć jakieś takie smutki. Absolutnie przełomem, ale to nie tylko moim, tylko chyba mojego pokolenia, to był koncert Rolling Stonesów w 1967 roku. Ponieważ po pierwsze byliśmy dumni i bladzi, że oni akurat ze wszystkich krajów socjalistycznych do nas przyjeżdżają. Poza tym, że to był taka naprawdę gwiazda światowa. Myśmy już znali ich piosenki, bo myśmy słuchali Radia Luxemburg, także myśmy wiedzieli, kto do nas przyjeżdża. I byliśmy był Cliff Richard najpierw i później The Animals, także tak mniej więcej żeśmy wiedzieli. Z tym, że przedtem było to, że była piosenka i się klaskało, piosenka i się klaskało. Jak ktoś powiedział, że fruwa moja marynara, to naprawdę ani ja, ani moje koleżanki nie wiedziałyśmy, po co, dlaczego dziewczyny piszczą. Aż właśnie na tym koncercie to była taka furia w ogóle wszystkiego, że na pewno ja też wrzeszczałam. Ja idąc na koncert Rolling Stonesów, również wzięłam z 5 goździków z wazonu mojej mamy, ponieważ uważałam, że to jest jakby jeden z koncertów. I sobie tak już w trakcie koncertu sobie wyobraziłam, że ja rzucę Jaggerowi
te goździki, doleciał jeden, że on śpiewał My Sweet Lady Jane When I See You Again, że on to weźmie, powącha, złoży do butonierki, a on to wziął i zjadł, i jeszcze wypluł. No byłam taka zdegustowana, coś okropnego. W ogóle sobie nie wyobrażałam, że tak można postąpić, w ogóle, że na scenie można tak postąpić i że tak powiem, z darowanymi kwiatami. Kocham koncerty. Dlaczego mogę na Slayera do Łodzi pojechać? Czy na Rolling Stonesów gdzieś tam? Nie udało mi się zaliczyć 3 Metallic, ponieważ był Budapeszt, Praga i Warszawa, ale 2 zaliczyłam. Tu mam resztki kolorów jeszcze na włosach, ponieważ miałam takie niebieskie pasemka. I to jest ostatni taki koncert, zresztą na stadionie. Pierwszy raz byłam na stadionie, ale... Jak ktoś coś lubi, jeden pali papierosy, ja lubię jeździć na koncerty. Wsiadam w pociąg, jadę, wracam. Mam bojówki specjalne, tenisówki, nie tenisówki, tylko takie wysokie buty, o, czarny t-shirt wielki, chustę. No porządnie jestem ubrana, nie odbiegam od tłumu. Jeżeli chodzi o koncerty, nie ma przeciwwskazań, żeby senior, osoba starsza brała udział w tego typu wydarzeniach kulturalnych, jak najbardziej. Nie ma znaczenia, czy są to koncerty muzyki poważnej, czy koncerty rockowe. Ważne jest, żeby senior miał zainteresowania, miał jakieś hobby, miał jakieś pasje, no i je realizował, tak? Dzięki temu będzie sprawniejszy psychicznie, również sprawniejszy fizycznie, bo musi na taki koncert pojechać, przebywa często z osobami o troszkę większej sprawności fizycznej, więc musi im dorównać. Także jak najbardziej tego typu wszelkie formy, wszelkie aktywności są jak najbardziej zalecane. Chociażby, mówię, ze względu na to, że sprawny psychicznie senior to też szczęśliwy senior. Tu jest też pole do popisu dla dzieci, wnuków, żeby chcieli babcie i dziadku wyciągnąć, ale żeby to było możliwe, to dziadkowie muszą tego chcieć i babcie, bo to inaczej to na siłę nic nigdy nie zdaje egzaminu. I naprawdę jest masa imprez takich, gdzie można sobie pójść naprawdę w 2 czy 3 pokolenia. Tylko musi być jakaś rozmowa. Jak przestajemy rozmawiać ze sobą, to nie ma już, ten kontakt jest coraz luźniejszy. I niestety, to co powtarzam, że i dziadkowie, i babcie muszą troszeczkę zmobilizować młodzież, czy dzieci, czy wnuków, żeby jednak w tych swoich rozpiskach dziennych znaleźli czas na rozmowę. Bo jak się rozmawia, to później się znajduje jakiś wspólny temat i właśnie to wyjście z domu w towarzystwie młodych ludzi jest zawsze miłe. Nie mówię na jakieś obiady, na lody można pójść, czy w ogóle na spacer. I nie chodzi o to, że babcia się zajmowała wnuczką czy prawnuczką, żeby była na zasadzie opiekunki, tylko żeby była na zasadzie partnera. Ale żeby była na zasadzie partnera, musi często rozmawiać. I to jest takie zamknięte koło, ale mobilizuje moje koleżanki, bo to jest strata czasu naszego, co my mamy coraz mniej.